Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Walka polityczna przybiera na sile. Biden niby katolik. Polacy, większość katolików. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Biden jako jeden z niewielu prezydentów, kandydatów na prezydenta, JF Kennedy był katolikiem. Biden deklaruje się katolikiem, no ale miał taką dosyć nieprzyjemną sytuację niedawno. W jednym z kościołów katolickich właśnie poszedł na mszę na 9 rano. To było we Florence w południowej Karolinie, w parafii świętego Antoniego. No trochę się spóźnił na mszę, no i później po całej tej w czasie komunii były dwie linie do księży, po komunie. No i on wybrał jedną tą linię, gdzie nie stanął do jednej z tej kolejki do komunii, gdzie znał tego proboszcza. Wiedział, znał tego proboszcza. No i kiedy on już dochodził, to ten proboszcz przestawił się, no i w zasadzie odmówił dania komunii Bidenowi. No było to dosyć, można powiedzieć, krytyczne z religijnego punktu widzenia. Biden błyskawicznie się ewakuował, uciekł. Tam ludzie to obserwowali. No, ksiądz dał Bidenowi tam rozgrzeszenie, czy błogosławieństwo, no ale nie dał mu do ręki. W Ameryce biorą do ręki. To też jest kontrowersyjne. No i Biden się trochę zdenerwował. Zdenerwował się później, jak rozmawiał z gazetami, z publicznym radiem, no to powiedział, że to jest niesłychane, żeby coś takiego się działo, że nigdzie takiego czegoś nie było, że między innymi na Święty Ojciec, czyli papież, nie ma takich problemów z komunią. No, lokalny ksiądz się postawił. Partia Demokratyczna na dzień dzisiejszy, no to jest kompletnie socjalistyczna. Ateistyczna, 100% ateistyczna, 90% komunistyczna. Także, że Partia Demokratyczna kompletnie się zmieniła. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce, jesteś demokratą, no to chyba nie jest to demokrata, gdzie każdy sobie Polak jakoś wyobrażał jeszcze 50-60 lat temu. No i katolik. Katolicy popierali od lat demokratów, no ale na dzień dzisiejszy, no to oni się już zamienili w totalnych liberałów. No i szczególnie te postawa względem skrobanek. Te skrobanki to jest to, co tam bardzo dzieli tą lewicę i lewację. No i prawą stronę konserwatywną, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Także tu jest to rozdzielenie. I to rozdzielenie, powiedzmy, można powiedzieć, wybalansowanie tej religii i polityki, no to jak wspominałem, zaczęło się od Kennedy'ego. W zeszłym tygodniu umarła Ruth Bader Ginsburg. No ona spędzała młodość w kibucu w Izraelu, wychowała się w żydowskiej dzielnicy w Nowym Jorku, no ale to jest bardzo liberalna, bardzo socjalistyczna. To była sędzina, ona popierała prawa aborcji w zasadzie do ostatniego momentu urodzenia. Także to dosyć bardzo radykalne to wszystko. No i na dzień dzisiejszy Biden, no to on musi troszeczkę tak manewrować wśród katolików. Teraz
najważniejszy dla Bidena, no to, to największy atak to jest atakowanie Trumpa za sytuację koronawirusa, tak jak Trump byłby winny za to, nie interesuje się kompletnie ekonomią, no ale właśnie te skrobanki wszyscy tutaj od lat, bo Sąd Najwyższy uznał prawo do skrobanek w 1973 roku, no i za każdym razem, kiedy nowy sędzia przychodzi do Sądu Najwyższego, no to gotują go tam i tam ciągle męczą, czy będą te skrobanki, czy nie będzie skrobanek. Biden używa swojej wiary i religii w swoich reklamach nawet politycznych. Często mówi, że miał jakiś taki komfort psychiczny ze względu na swoją wiarę. Także no ale jednak popiera ostro skrobanki. Cały ten związek Biden i Harris jako wiceprezydentka, to jest... No, Harris jest protestantką. Ona jest protestantką i jest ostrą zwolenniczką właśnie skrobanek. Także... Biden tłumaczy, że moje prywatne wiara czy religia nie ma żadnego, nie ma nic wspólnego z oficjalną doktryną Watykanu. No i on tłumaczy, że pchanie przez Kościół katolicki zakazu skrobanek nie powinno dotyczyć, bo to dotyczy nie tylko katolików, ale Żydów i muzułmanów i innych chrześcijan, jak i buddystów. No to dosyć idiotyczne tłumaczenie, no bo nikt tam ich nie ściga. Doktryna katolicka no dotyczy katolików, tak? Katolicy od 2004 roku, no to w zasadzie głosowali w większości za prezydentami, którzy wygrali. Jedna czwarta wyborców w Ameryce, no to są katolicy, to jest dosyć duża sprawa. No szczególnie teraz w tych stanach, które mogą zadecydować o tej szali, w którą stronę to pójdzie, Arizona, Michigan, Pennsylvania i Wisconsin. Tak, także tam bardzo dużo jest katolików, to są znaczące miejsca. No i teraz to wszystko to będzie ten test na pozycję tą polityczną względem skrobanek przez Bidena. Ogólnie rzecz biorąc, badania pokazują, że na dzień dzisiejszy 2019-2020 no to więcej niż 56% katolików dochodzi do wniosku, że skrobanki są, no można powiedzieć, powinny być skrobanki w każdym momencie i w każdym czasie, no to jest w większości wypadków, może nie w każdym wypadku, ale w większości wypadków, a kiedy 56%, a większość Amerykanów, no to 63% uważa. Także katolicy troszeczkę mniej uważają, że powinny być skrobanki w większości wypadków. No ale 20 lat temu to tylko 45% powiedziało, że powinny być skrobanki w niektórych wypadkach. Biden. Clintonowa przegrała wśród katolików. Na Trumpa głosowało 50% katolików, na Clintonową 46%. Teraz mniej więcej też są podobne wyniki. Katolicy tak się dzielą 45-46% na jednego i na drugiego. No, doktryna katolicka jest dosyć prosta, no ale to problem jest też z biskupami. Biskupi też, jeden biskup nazwał Kamale Harris, powiedział, że ona w zasadzie
jest wybrana przez niekatolika, no bo on nie uznaje Bidena jako katolika, jest katolikiem z kanonicznego czy z sakramentalnego punktu widzenia, no ale nie jest z katolickiej doktryny, tak, także on nie, te nauki Kościoła katolickiego, on tego nie reprezentuje. Inny dla odmiany biskup z Kalifornii, no ale Kalifornia to jest komunistyczna, to powiedział, że nie można identyfikować katolika z politycznych powodów, no też to jest wstyd, żeby biskup takie rzeczy opowiadał. Konferencja biskupów stwierdziła, że dawanie czy niedawanie komunii ludziom, którzy publicznie czy politycznie wyrażają się za skrobankami, no to należy do lokalnych biskupów, że się nie wtrącali. No i tak samo biskupi się nie wypowiedzieli na temat katolicyzmu Bidena. Trump teraz do Sądu Najwyższego ma te nominacje. Jedną z tych nominacji to jest katoliczka Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett, ona ma 44 lata, ma 7 dzieci, jest sędzią w jednych z tych regionalnych sądów. W 2017 roku, kiedy była konfirmacja na pozycję sędziny w Chicago, senator Dianne Feinstein, no demokratka z Kalifornii, ona też w Izraelu za młodości działała, no to ona powiedziała, że jej ta dogma katolicka, no to aż brzęczy w całym jej osobowości. No tak, także to Feinstein, no nieładne to było stwierdzenie, tak? Nieładne to było stwierdzenie. Ona jest profesorką na Uniwersytecie Notre Dame i odpowiedziała, że jej wiara i religia nie wpływa na jej prawodawstwo, no prawodawstwo, na jej spojrzenie prawnika czy sędziny. Drugą kandydatką może być Amerykanka pochodzenia kubańskiego, która jest w Atlancie, ona w 14 sądzie rejonowym. Ona często też mówiła o tym, jak wiara wpłynęła na jej życie. Biden cały czas tłumaczył, czy tam mówi, że jest religijny. Kennedy w latach 60., kiedy on miał spotkanie z pastorami, no to powiedział, że w zasadzie to jest przede wszystkim jest demokratą, przede wszystkim jest Amerykaninem i religia, no i zdało się to, że jest katolikiem i religia nie ma nic, nie będzie dyktowała tego, co on będzie mówił. Biden stara się balansować na temat tych kontrowersyjnych sytuacji ze skrobankami. Kiedy on 40 parę lat temu wylądował w Waszyngtonie, no to właśnie no to większość demokratów w tym czasie była przeciwko skrobankom. To byli ci normalni demokraci. To on w tym czasie powiedział, że osobiście przeciwstawiam się skrobankom, ale nie myślę, żeby prawo do skrobanek mogło być zabrane przez innych. No, w 2007 roku pisał właśnie w ten sposób w swojej książce, w swoim pamiętniku. Na dzień dzisiejszy 99% demokratów uważa, że prawo do skrobanki to jest podstawowe prawo człowieka. No zniszczyć, no wiadomo, zdarzają się czasami, no ale oni teraz w jednym ze stanów na południu, to gubernator powiedział, że prawa do skrobanki to powinny być nawet jedną godzinę po tym, jak płód
opuści ciało kobiety, no i w zasadzie w tym czasie, w tym stanie zamienia się w dziecko. No i on właśnie powiedział, że jeszcze prawo do skrobanek kobiety powinny mieć godzinę po tym momencie, kiedy dziecko się urodzi. Cała ta polaryzacja jest strasznie ostra. Jest strasznie ostra pomiędzy republikanami i demokratami. Co się będzie działo w tym sądzie? No, ludzie się boją, szczególnie lewacy boją się, że... No, ale to się nie stanie. To się nie stanie. To, co już jest, to jest. No, to nie będzie nielegalnych skrobanek. Katolicy ogólnie jako grupa religijna, no to zawsze głosowali na demokratów. No i teraz myślę, że chyba polscy katolicy co najmniej też powinni głosować na republikanina, na konserwatystę, na Trumpa. No, on nigdy nie był tam bardzo religijny, jest tam rozwodnikiem, ma te najróżniejsze rzeczy. No ale jednak balansując pomiędzy Bidenem a Trumpem, to... trzeba wybrać. Biden to się przymierza, no Biden pamięta, że dużo tych chrześcijańskich ewangelików, czyli protestanci, głosowali na Trumpa właśnie ze względów tych religijnych. No Biden stara się teraz przypodobać katolikom. On sam w sobie, no to urodził się w szpitalu katolickim w Scranton w Pensylwanii w 1942 roku. Jego wiara to była no, częścią jego życia. Przeprowadził się tam do Delaware i w zasadzie no, miał sytuację tam tragicznie. Syn i żona zginęła w wypadku. Drugi syn umarł na raka. Także, że mówi, że odnajdywał się tam w tej swojej wierze. Ciekawe jest, że wiceprezydent Mike Pence, no to on był kiedyś, służył do mszy w kościele katolickim też. Także no dużo jest katolików w Ameryce. Teraz Pence właśnie często jak jeździ w teren, no to przemawia do tych chrześcijan ewangelicznych, no i stara się jeszcze zwiększyć popularność Trumpa. Tak, jeżeli jesteś Polakiem, jeżeli masz amerykańskie obywatelstwo i masz prawo głosować, no to nie głosuj na socjalistów. 3 listopada trzeba głosować na Trumpa, trzeba głosować na konserwatystów, trzeba głosować na Bóg, honor, ojczyzna. No niestety nie po to przyjechaliśmy do Ameryki, żeby głosować na komunistów. Komunizm szybko opanują jednopartyjnie, no i wiadomo, co wtedy nadchodzi. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, głosuj na Trumpa. Zdrowia dla wszystkich republikanów i konserwatystów.